Witajcie drogie Światusy Z tej strony Edwin I Sara A wy słuchacie naszego przedświątecznego Słuchowiska Światusowego W którym Omawiamy tematy nie tylko świąteczne Jakie tematy omawiamy? No nie tylko świąteczne To był temat o psach Wczorajszy Ale on był w sumie świąteczny ale te tematy są trochę świąteczne, ale trochę związane z naszą historią, taką, że byliśmy świadkami Michałów i nie obchodziliśmy kiedyś świąt. Aha, no faktycznie, sam się zagubiłem, bo często w tych naszych nagraniach wygląda to tak, że siadamy i zaczynamy po prostu rozmawiać. Tak, ja w ogóle myślę, że możecie rzucić jakieś y, słowo w komentarzu. I A to, by... które nie wiem, zdobynie najwięcej polubień, to będzie hasło. I po prostu rzucamy słowo i będziemy tak nie przygotowali, sobie usiądziemy do tego. Jakiś A, taki. Bo tam na do... YouTubie można według najpopularniejszych, najlepszych komentarzy, to te, które zdobyły najwięcej łapek. Aha, no ale wiesz, najczęściej najwięcej łapek zdobywają te, które są pierwsze. Niekoniecznie. No, nie, no dobrze, niech ci będzie. Ale ktoś nam może zarzucić, że ej, no przecież się przygotujecie, a my powiemy nie, 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 hola, hola, nie, my nie, nie mamy czasu. Nie, nie mamy czasu. Tak, a właściwie, czyli w sumie dzisiaj by pasowało o tym, że nie mamy czasu i ja nie mogę ostatnio zasnąć. W sumie ty też chyba. Więc a i tak nas budzik budzi o szóstej, ale już po prostu jest zgon. Po prostu. Sara nie budzi. Nie, ja, ja już po prostu nie słyszę. Tak, Sara po prostu zdycha tam w łóżku totalnie. Nazł, na budził w nocy dzisiaj pies, któremu się śniły, koszmary, chyba. Tak. bo warczał na coś, ale ewidentnie przez sen. No. Dobra, ale nie no, dzisiaj sobie wymyśliliśmy jakieś tematy rozmów. Tak. I wrócimy do tematów związanych z okresem świąt i pracą. Ym, i pracą? Zacznijmy, tak. No. No, no, Nie wiem do czego zmierzasz tu. Mierzam do tego, że już znowu masz źle mikrofon. Bok... Już lepiej? Nie. Bo A jak do... powinnam mieć? No na wprost. No, ja... ja chcę siedzieć bokiem. No to było dobrze mikrofon wstawić. Ja byłem porządkowym, nieporządkowym. Ja obsługiwałem nagłośnienie na zebraniach, na zgromadzeniach, więc moje zboczenie pozostało. A w ogóle takie podcasty w stylu nagrywania, że leżę sobie na kanapie, Taki ASMR, ale dla osoby, która to nagrywa, nie dla słuchających. Ale co chcesz nagrywać leżąc na kadapie? <laughs> nie wiem, bo ja bardzo nie lubię ASMR-u. Czasem na TikToku mi się pojawia jakiś live. I tam właśnie są takie, to jest straszne. ojejku, tak, bo ja tego ja w ogóle czegoś takiego nie lubię. Na przykład teraz mój ten panel tiktokowy to są głównie jakieś psy. Rzeczy, psy, albo jakieś takie, nie wiem, parodie świąteczne, typu typowa polska rodzina święta, albo jakieś wegegotowanie. a tu nagle jakiś live z jakąś dziewczyną, która właśnie ostatnio lizała grzebień. <grywa> A wiesz, bo my wspólnie konto mamy, i może dlatego wyświetlać no, się to, co jest... ja go Aha, czyli ty lubisz dziewczyny leżące grzebień, no spoko, każdemu jego ten, fantazję, ale. O jejku nie błagam. Nie, nienawidzę, nienawidzę, proszę, nie. Sara tutaj ministr. Dobra, wróćmy do tych świąt w pracy. Ja chciałem opowiedzieć, jak to wyglądało, historię ze ściąganiem bombek i zakład... I lampek i zdejmowaniem i zakładaniem i zdejmowaniem i zakładaniem. Spoko. Jak, jak to powiedzieć? Pracowałem hmm, jak to dobrze ująć? W takim konglomeracie. Tak, konglomeracie. To był sklep komputerowy, ale ja tam się nie zajmowałem komputerami, tylko tam swoją działalność prowadziłem agencyjną, ale z takim moim przyjacielem, który nadal jest świadkiem z Łukaszem, i ja się zajmowałem stronami internetowymi, tam taką obsługą reklamową, i tam z nim jakby byłem. A on miał w tym sklepie komputerowym wspólnika Piotrka, który nie był nigdy świadkiem, a nawet był trochę anty. I pamiętam, mogło to wynikać, bo takie robiliśmy potajemne rozmowy z Łukaszem. Jak Piotrek na przykład wychodził bo na początku Łukasz liczył na to, no ja w sumie trochę też, że Piotrka przekonamy, żeby został świadkiem. Takie były przez krótki czas rozmowy. No, ale potem Piotrek postanowił zasięgnąć opinii gdzie indziej i porozmawiał z jakimś odstępcą. No i pamiętam wtedy Łukasz się o tym dowiedział, bo też mu znowu próbował głosić i no i on tamten powiedział, że rozmawiał już tam z jakimś tam, nie pamiętam imienia tego odstępcy i no i że już pozamiatane, już się Piotrek nie przekona. mąki ma z tego chleba nie będzie. Dokładnie. No więc tutaj taki kontekst. No i oni razem mieli ten sklep komputerowy. No i wyglądało to tak, że na przykład wychodził Łukasz, jakby oni byli tego właścicielami, ja tam byłem trochę na doczepkę tylko, no nie? Wychodził Łukasz, wtedy Piotrek rozwieszał lampki takie choinkowe na regałach, z, z, tam z laptopami, z jakimiś rzeczami, żeby było kolorowo, jakieś dekoracje robił. Wracał Łukasz, miał tylko minę. Później to komentował, no, zobaczymy, jak wyjdzie Piotrek. Piotrek wychodził, a Łukasz demontował te labki. No, słuchaj, no nie wiesz, jak to jest. W spółce z kimś, nie? No, wiesz, trudno hmm. prowadzić spółkę, jeżeli, na, jeżeli się przeszkadzają komuś lampy. A w ogóle w biznesie, wydaje mi się, zwłaszcza w sprzedaży, kiedy ten właśnie okres świąteczny, to jednak jest dużo promocji i ludzie próbują jakoś to ozdobić, żeby sprzedać, żeby zwrócić uwagę. Nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle, po prostu no tak jest. To trochę chyba trudno być świadkiem, jeśli w takim biznesie pracujesz, albo na przykład w ogóle robisz cokolwiek, wiesz, Tutaj jest dużo kwestii sumienia, nie wiem, na przykład y, klientka sobie zażyczy, robisz paznokcie na przykład, nie? Mm. I klientka sobie zażyczy świąteczny wzorek. No, nie wiem, znaczy y, mm. myślę, że zależy od sumienia tej, y, tej babki, tego jak stoi finansowo i myślę, że wielu w tym momencie powie, dobra, no życzę sobie, to życzy, no co zrobię, nie? No, a, Ale ktoś nawiedzony może... A dzieciom może... w przedszkolach bałwanka trzeba by rysować, bo choinkę już źle. Tak, a jakby tak powiedziała, ej, y, no słuchaj tutaj, nie wiem... Grażynko, weź mi tutaj zrób takie na, bombki, na, bombki na, czerw na czerwono, a resztę na przykład na inny kolor. A tam mówi, wiesz, wiesz, Halinko, e, religia mi nie pozwala. Może ci zrobię bowanki, bo to mi pozwala. Bowanki nie są świąteczne? Nie. Bo śnieg pada zarówno na dobrych, jak i na złych <laughs> ludzi. <laughs> bombki mają tylko źli. No tak, no dla świadków Jehowy trochę no nie, no tak. Taka wiesz, totalnie nie słyszałam do takiej sytuacji, ale byłabym w stanie to sobie wyobrazić. No i ciekawe jeszcze mogłyby być jakieś sytuacje. Sara, fajnie sypiesz z rękawa takim No daj no catering. Da Chociaż catering to myślę, że przejdzie typu, że ktoś zajmuje się, nie wiem, ma pierogi sprzedaje. No dobra, ale, robi, ale to... robi tylko, i to też jest ciekawa rozkmina dla świadka, bo robi tylko pierogi, to spoko, to już się nie pyta, czy robi na, na tak, święta, Tak, no po prostu robię, to robię. Co mnie to obchodzi i co on z nimi zrobi potem, ten, ten gość. Może się obrzucać nimi w wadę, nie? No, ale jeżeli na przykład, co jest typowo świąteczne, to się nigdy indziej nie robi. Hmm. Oj, nie. No, ale do jedzenia. Były nie, te no, no, niby ten karp, ale wiesz... Ale też nie do końca nie niby. Nie ma. No. no bo makowiec tak naprawdę niby świąteczny czy piernik, ale jego się cały ten okres tak naprawdę zimą też, bo po prostu mag jest, nie? Magie. Więc chyba, chyba nie ma czegoś takiego bardziej właśnie ozdoby, dekoracje. Tutaj mamy wiadomo choinka, bombki i tak dalej. Mhm. Albo albo jak ktoś pracuje w branży e-commerce, czyli takim <laughs> sprzedaży internetowej. No i załóżmy, pracuję w marketingu, a tutaj szef mówi: dobra, to zrób jakąś tam graficzkę z choineczką i wyślij wszystkim klientom. To raczej a... grafik. A, ale nie, marketing na przykład, no to zależy, bo, bo w nie, pewnie w wielkich korporacjach to tam jest każde, każdego działu. U nas jest po prostu jakby wiele osób robi... No u nas jest prostszy dział. <laughs> tak, nie? prostszy hmm. dział. E, więc, więc wiesz, na przykład wymyślić jakąś tam, nie wiem, grafikę, którą wysłać klientom, Jakąś Halinką czy coś. Z życzeniami świątecznymi. Tak. Słuchaj, Halinko, dzisiaj y, przygotowujemy takiego maila z życzeniami świątecznymi dla naszych klientów. Proszę go przygotować i wysłać. Tak, ja się w ogóle śmieję, jakie to fikołki zawsze robią świadkowie. I nie wiem, czy będziemy o tym mówić w następnym odcinku, bo ty powiedziałeś, że świadkowie trochę lubią święta, ale to chyba będziemy mówić w następnym. Chodzi mi o te wszystkie biznesy, bo pół, bied pół, biedy. pół biedy, jak pracujesz u kogoś, to wtedy zawsze możesz powiedzieć, że no kazali mi zrobić. No chyba, że pracujesz w fabryce bombek, no to to już robisz je cały rok, to to już jest najgorsze. Ale jak tam pracujesz w jakimś innym biznesie i, i chodzi tylko o ten okres świąteczny, yy, na przykład wysłać tę kartkę, no to już dobra, przymkniesz oko, nie? Dobra, szef mi kazał, okej. Okay. Czy ja coś źle mówię, bo mnie tak przyciszasz? Bo, bo się odsuwasz od mikrofonu i stwierdziłem, że jak będę ci przyciszał słuchawki, to będziesz się przybliżać. Okej. Okay. Yy, no a co jak na przykład masz własny biznes i ja pamiętam, jak ja byłam jeszcze świadkiem i miałam taki moment, że trochę byłam wkręcona w jeden MLM. E... Ty byłaś w MLM skręcona? No tak. Co to było? Takie te toksy różne. A! No ale to jeszcze był, był temat świadkowski i wymyślałam tam, co tam na Facebooka wrzucić. No to to było, wiesz, 5-6 lat temu, nie? E... I zawsze było tak, jak to ugryźć. Jak to ugryźć, żeby było na czasie, czyli o tym, co wszyscy myślą, ale żeby nie było świątecznie. No więc pod żadnym pozorem nie można było użyć słowa święta. No tak. Nie, więc na przykład. Ta, jest zimowa, ta zimowa aura. Zimowa promocja. Na słuchajcie, być może w tym miesiącu będziecie kupować prezenty dla swoich bliskich, więc tu mamy taką fajną promocję na nasze, nie wiem, kwasy Omega, czy tam coś tam, nie? Nie mogłam się powstrzymać, przepraszam bardzo. No, nie, można, nie może paść słowo święta. Nawet jest to jest w ogóle typowo, myślę, że bardzo charakterystyczne dla świadków, bo inne religie są, są obchodzą, róż, lu, znaczy różne religie mają różne święta. I nawet, nie wiem, katolik potrafi życzyć innym, nie wiem, miłego tam diwali czy czegoś. No nie, nie, nie ma problemu, żeby to słowo padło przez usta. A świadek, ma duży problem z tym, żeby w ogóle zaakceptować to, że ktoś inny obchodzi jakieś święta. No bo przecież się świąt nie obchodzi. No tak. I to jest, myślę, że ciekawe, bo jakbym miała na przykład, nie wiem, przyjaciółkę żydówkę i bym miała Hanukę, to ja bym chętnie o tym posłuchała, byłabym ciekawa, co robi. Jakbym na przykład pracowała z taką osobą i wiedziałabym, że ona teraz idzie coś tam obchodzić, to bym powiedziała: to no, to baw się dobrze. Nie miałabym z tym żadnego problemu, nie? No. Ale świadek nie, on tutaj właśnie stworzy żadnych świąt, więc jak masz taki biznes, no to musisz robić tutaj różne przewroty, bo z jednej strony no, masz te promocje i chcesz sprzedać i zarobić i tak dalej, biznes je się, się musi spinać, a z drugiej strony, no jednak, żeby nikt nic nie powiedział. No i tak wtedy, jak tego Facebooka na przykład wymyślałam też 6 lat temu, właśnie tak trochę cięta jestem na te wszystkie kwasy MLM, -y, bo, bo, bo z różnych powodów, <laughs> ale, ale też trochę, trochę, trochę byłam bliżej tego. I, no, I pamiętam, jak się kombinowało, nie? Na przykład jakiś temat zdrowia czy diet, no to no, będziemy jedli tam pierogi, makowce i tak dalej, ale nigdy nie powie, z jakiej okazji. Typu, wiesz, każdy inny człowiek powie, że na wigilie zjemy dużo i żeby się nie przejeść, bo to niezdrowo, znaczy wiesz o co chodzi. A, a światek powie, no niektórzy w tym czasie będą jedli, więc może coś tam. I to jest takie No, takie fikołki się robi. Ja próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze jakieś były wydarzenia mm, związane ze świętami w pracy. O! Na przykład klienci życzyli wesołych świąt. O tak, to zawsze była taka dziwna sytuacja. Co powiedzieć? Nie? No. Jak odpowiedzieć? Ja wiesz. A, dziękuję. No tak, no bo nawet, nawet będąc bardzo nawiedzonym świadkiem. I, ale prowadzisz biznes, to ty nie masz czasu każdemu odpowiadać. Postanowiłem w tym roku nie obchodzić świąt. Tak, po bo prostu... to powinieneś tak powiedzieć, tak. bo tam gdzieś było, nie pamiętam gdzie to było napisane czy w Strażnicy, czy w takim biuletynie Nasza Służba Królestwa bo to starsze jeszcze było Co powinien powiedzieć świadek, jak ktoś mu życzy wesołych świąt. Takie były rozkminy. No bo jak ktoś ci życzy wesołych świąt, no to wszyscy sobie to mówimy na zasadzie jak dzień dobry, prawda, w mhm. tym okresie. Natomiast dla świadka jest to próba wiary. O matko. No, wyobraź sobie, że teraz ktoś ci mówi dzień dobry, a ty się musisz wewnętrznie toczyć walkę, żeby nie odpowiedzieć komuś dzień dobry. No i trochę tak y, świadkowie mają z tym wesołych świąt. I świadek powinien, najlepiej jakby, oczywiście nikt do tego nie zmusi, ale powinien powiedzieć dziękuję za te życzenia, ja postanowiłem w tym roku nie obchodzić świąt. No i ty jako zdrowomyślący człowiek postanowisz zapytać, a dlaczego postanowisz nie obchodzić świąt? No bo jak ktoś powie, no dzięki, ale ja nie obchodzę świąt, to też jest inaczej, to nie zachęca do dyskusji. Mm -hmm. A jak powiesz, postanowiłem nie obchodzić świąt w tym roku. To znaczy, że kiedyś prawdopodobnie obchodziłeś. No co właśnie, się stało? Co? Tak, tak. tak. No to taki, taki tutaj zabieg, który ma kogoś wciągnąć do rozmowy, no bo wtedy światek może opowiedzieć o swoich wierzeniach. I jak to mówią świadkowie, dać świadectwo prawdzie. Mm -hmm. Natomiast z tym będzie się wiązała też pewna historia, ale to nagramy z kimś, ten nasz podcast, nasze słuchowisko. No, ale to o tym nie dzisiaj, tak? Mm -hmm. no, mamy jeszcze o świadkach, ale to chyba o tym w tym odcinku, dlaczego świadkowie tak lubią. Um, lubią, nie lubią świę, świę, świąt no świąt, świąt. Lubią, nie lubią świąt, natomiast dzisiaj. Kończymy nasze dywagacje, rozważania i te inne, różne nasze tutaj, nie wiem jak to nazwać. I żegnamy się z Wami serdecznie, ponieważ. Ponieważ co? Ponieważ musimy nagrać kolejny odcinek. A. Po prostu. Okej. Okay. <laughs> nie można tyle gadać, że te odcinki są już tak wystarczająco długie. Mm -hmm. Za długie, no. Na poranne śniadanko. No. Także nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, zostawić komentarza, napisać, że słuchacie nas i rzucić jakiegoś tematu, na który możemy porozmawiać, a my na pewno weźmiemy to pod uwagę. Czyli bierzemy to ze środowego odcinka. Będziemy brali ten pomysł i będziemy go na. I to będzie, pojawi się w sobotę, zdaje się. Jak tak zdążymy myślę. nagrać? Jak zdążymy, no. Bo nie wiem ile teraz nagramy. No. Dzięki bardzo, jeszcze raz, drugi światusy, do usłyszenia. Cześć!